2 marca 2011 roku, pogrzeb księdza Marka Rybińskiego, brutalnie zamordowanego przez ekstremistów islamskich w Tunezji. Ksiądz Marek Rybiński został zamordowany w tradycyjny sposób przez ekstremistów islamskich. W piątek po modłach podrażnięto mu gardło od ucha do ucha. Brutalna śmierć zgodnie z religią Koranu. Polski męczennik za wiarę, ksiądz Marek Rybiński, pracował na misji na północy kraju w miejscowości Manuba koło Tunisu. W tej miejscowości został znaleziony w piątek 19 lutego 2011 roku zamordowany. Został on pochowany na cmentarzu, na Brudnie w Warszawie. Msza święta odbyła się w Bazylice Kawęczyńskiej, również w Warszawie.